Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest pan Józef Skrzek. Nie trzeba pana przedstawiać, wszyscy pana znają. Czy ma pan tego świadomość? No, dzień dobry, zawsze trzeba się przedstawiać, bo w końcu mi się zawsze podobało, że w górach wszyscy się pozdrawiają. O, właśnie, góry są dla pana bardzo ważnym elementem chyba życia i twórczości. Uwielbiam. Zgadza się? Góry fenomenalne dla mnie, bo to jestem malarzem w ogóle i w muzyce i w ogóle jako malarz dostawałem nawet jakieś tam nagrody jako malarz. No w ogóle przestrzeń, która jest w górach, jest fenomenalna. Bo zresztą wiem, że wszyscy ubitni uwielbiają góry. Czy profesor Górecki, czy Kawłowicz. Prawda? To są ludzie gór, tak czy inaczej. I teraz potem następuje asymilacja. Ja gram z góralami. Właśnie. Mhm. Gra pan w naszej Trójwsi, też bywa czasami pan. No właśnie, Trójwieś, Istebna, Koniakowa i Jaworzynka, ona zawsze do mnie była absolutnie marzeniem i takim czymś wyniosłym. Znaczy, biorąc pod uwagę moją wyobraźnię, że jestem marzycielem, dobra, ale też realistą. No i na przykład wiem, że bycie na Śląsku tutaj naszym, tym nazwijmy to fabrycznym, to jest wszystkim złe powietrze. To jest normalnie nieuniknione, po prostu tu jesteś w jakimś takim tumanie ciągle. Jedziesz w góry, jak fajnie jest, po prostu oddychasz pełnią piersią. Na przykład nasze dzieci wychowywały się w górach, tak chcieliśmy po prostu, żeby one od bajtla były w górach. I zresztą pierwsza niesamowita sytuacja była właśnie na weselu Kaszmarzyków. I kiedy jeszcze był tam broda młody i po prostu nasze młode dzieci na tym weselu góralskim poznawały jako małolaty, jak górale tańczą po stołach. Znaczy uwielbiam w ogóle nastroje takie, które tam się zdarzają. Chociaż ja wiem, góry się zmieniły, bo nie ma siły. To jest oczywiste, myślę o tych wszystkich współczesnych podejściach, nazwijmy to komercyjnych, na czego jeszcze żyć. Mm-hmm. No i to jest na tej zasadzie po prostu. Oczywiście zostały fenomenalne wyjątki, jak Stecówka. Moje ulubione miejsce, gdzie grałem po prostu potężny projekt kiedyś, nazwany przez nas wspólnie z Zbyszkiem Wałachem, Serce Górala i Groń. Utwór wiodący gdzieś tam, człowiek sobie krąży po jakichś, prawda, YouTubach czy innych. No ale w momencie po prostu te góry mnie jakby ściągnęły troszeczkę do domu, bo ja przedtem byłem prawie pół roku w Stanach. Miałem fantastyczne propozycje. Ile, że w Stanach musisz być... I pan Urbaniak pana namawiał na zostanie, prawda? I przecież miał pan możliwości później z panem Skolimowskim też. Tak, oczywiście. Z Michałem się spotkałem na Long Island. Ja byłem w basenie, on wszedł z dziewczyną. No i zagramy coś, I mieliśmy już nagrywać, ale ja odleciałem do Polski. No nawet się po prostu wezwie coś. No i właśnie po tym przylecie znalazłem się w górach. Mówię, kurczę, po co mi ta Ameryka? Te góry są po prostu bardziej twórcze. No bo też o to chodzi. Oczywiście Ameryka ci da, jak się wybijesz, to po prostu nie zęby, tylko w ogóle jak się, wiesz, jak cię poznają dobrze, wejdziesz w rynek, zarobisz. Na bank, 100%, nie ma w ogóle porównania. Tam jak wchodzisz na rynek, to jesteś mocarz. Ale tam jest, kurtka, no taki swoisty klimat, którego ja nie rozumiem do końca. A w górach... Są wartości. Od razu. Pełna łączność, ja po prostu kocham ludzi w górach. Jest to fantastyczne. Zresztą dlatego się bardzo lubimy cały czas i nawet mieliśmy taki, mamy nawet pomysł karpacki, który chcemy zrobić z Andrzejem Pobiedą. Po prostu też, który będzie wielowymiarowy, jeśli chodzi o kraje. Zbyszek Wałach też tym będzie. No i moja, no też jakaś rola. No, ja wchodzę tam zwykle z elektroniką. Połączenie muzyki akustycznej, góralskiej i elektronika zawsze daje taki niesamowity efekt finałowy. Jak do tego dasz dobre światła, dobre nagłośnienie, no to może się to gdzieś tam znaleźć. No taki jest projekt, może ewentualnie, jeśli chodzi o moje związki konkretne z ludźmi gór. Mhm. A jak się grało w Meksyku, żeby tak trochę zmienić kontrastowo, zupełnie zestawić właśnie Meksyk tutaj z tym, co jest w górach i z tymi wartościami tutaj. Jak pan wspomina ten czas właśnie, kiedy koncertował pan w Meksyku? Oryginalnie Meksykanie to też są takie meksykańskie górale. Jak my tam byli na takiej kolacji,
koncercie takiej uroczystej kolacji, to nagle zaczął grać zespół meksykański w tych sombrerach i w ogóle i tak dalej. Było ich 7-8 hopa. Jak w ogóle zaczęli grać miętowo, no to wszyscy ruszyli po miodzionka. Znaczy się po prostu to było, też czuć oryginalność. Do tego zmierzam, oryginalność. Oryginalność w tym, co się robi, no ma znaczenie pierwszorzędne. No więc, tak. Wiadomo. I pan zawsze był oryginalny, z tego co słyszałem, z tego co wiem, z tego co czytałem. Zawsze starał się pan swoją tak pozytywnie rogatą duszę, to znaczy tą artystyczną, zawsze swoje zdanie zaakcentować i też chyba nie szedł pan na kompromisy, tylko wyznaczał swoje ścieżki, takie indywidualne. Tak, że muzyka jest dla mnie taką przygodą życia, w której jakby ja mam gdzieś swoje miejsce, no i ona też daje mi sposobność spotykania fantastycznych ludzi. No, oczywiście poznawania terenów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no właśnie ludzie, oni są tak niesamowici często. Oni, no, potem dochodzi do naszych spotkań muzycznych, kiedy się jakby rozumiemy tutaj muzycznie, no to to jest już znakomicie. A Niemen też był fantastyczny? No Niemen oczywiście, że był fantastyczny. Tylko my byliśmy takie dwa rapsiki. Każdy na swój sposób po prostu wiedział swoje. Umiecie dogadać w takiej sytuacji, jak jest dwóch, co wiedzą swoje, no to wiedzą górale najlepiej, co się dzieje. Natomiast no, byliśmy naprawdę wielkimi przyjaciółmi do pewnego momentu, kiedy trzeba było się rozejść z powodów obiektywnych, bo zespół SBB był przedtem. Tak. Przedtem, że on był rok wcześniej rozegrany i już grał jako Silesian Blues Band. I on już jakieś miał swoje zalążki, już miał swoją publiczność. Już w Zakopanem na koncercie było kilkaset ludzi. I po prostu fantastyczne. Właśnie w Zakopanem, pamiętam do dziś. Był taki koncert SBB, który był po prostu taki trafiony odpowiednio. No, no, ale to już było, dawało znaki, że to może być. Do końca nie wiesz, co to chwyta tych. No tak, tak naprawdę, co chwytał. Jest tylu muzykantów, jest tyle muzyk. A co chyto? Oczywiście pomagają często w tym tak zwani promotorzy, nie mówiąc o sponsorach, którzy potrafią z igły widły zrobić. Reasumując, czyli w tej chwili możesz ładnie to opakować, dobrze sprzedasz i to pójdzie, może. Natomiast wiesz, muzyka prawdziwa, góralska muzyka jest prawdziwa. To ja lubię, to jest fantastyczne. Mój brat był prawdziwy Ślązok, który śpiewał bluesy po śląsku. No tak. To jest okej. Okay. Natomiast ja w tym wszystkim sobie pływam. Sobie podróżuję i właśnie poznaję różne takie konstelacje, które mnie bardzo no, robią, jakby odświeżają, odmładzają, ja powiedzieć po prostu. Na przykład Deep Purple. Daje mi speed, po prostu daje mi sens bycia w ogóle. No. Więc nie jestem takim małolatem, ale... No, zespół liczy ponad 50 lat już, tak? SBB. Dobrze liczę? Tych cyfr nie się nie pozbędzie. A czas jest tak fenomenalny, że on sobie płynie. No dobra, ale jak ci ludzie jeszcze grają, przecież w końcu ten koncert zagraliśmy z dwoma młodymi w sekcji tak zwanej, bo Jurek nie mógł dolecieć ze Stanów. Co grał? Młody po prostu Michał Przybielski, który znakomicie grał na bębnach, grał młody Max na basie. To jest chłopak, który ma około 20 lat. So. Czemu nie? Można grać taką muzykę, nie? Po prostu i łączyć takie siły też w różny sposób. Starzyki z muzykami też, no ma nie tylko wtedy... Dobra muzyka łączy pokolenia na pewno i... Starzyki muszą być w formie. Tak. Ale reasumując, to musi być i tak dobry band, dobry skład. No tak było z SBB. Czekamy na wyjście płyty, która niedługo będzie z Nospru, niedawno, półtora miesiąca temu graliśmy. Niestety przy pustej sali. I to jest nonsens tych czasów. No jak? Tak. Miejmy nadzieję, że wrócimy do normalności. My gramy muzykę i po prostu to wszystko jest normalnie przez szybę, tak wiesz, pocałuj się z kimś przez szybę. To ci powiedzą, chopie, idź się utop. Nie, zgadza się. Nie całujmy się przez szybę. Zapytam pana jeszcze, bo w 2013 chyba zdobył pan Fryderyka za całokształt twórczości. A czy jest jakaś nagroda, która jest dla pana ważna, która jest jakaś taka, takim uhonorowaniem tego wszystkiego, co pan zrobił, tak osobiście dla pana, która nagroda jest ważna? Nagrodą jest dla mnie jest to miejsce. Ja się tutaj urodziłem.
Jest po prostu niesamowite. Po prostu ja po prostu rozmawiam z panem teraz, my coś tam, ja komponuję, tu mam keyboard po prostu, na którym sobie gram i komponuję przez programy Sibeliusa. Po prostu teraz moja pracownia. I to jest coś wielkiego, za które jestem wdzięczny i rodzicom, i starzykom. Przecież tam, ten dom ma 120 lat. To jest, jeśli licząc to, że my jesteśmy z Aliną i z Kariną, Luizą, Elą, pokolenia następne i wnuczki jeszcze, no to jest 8 pokoleń. No tak, to tak. Pięknie. Rodzina jest dla pana bardzo, bardzo ważna. Essen to Herst. No, czyli po prostu to jest dla mnie osiągnięcie największe, jakby nie patrzeć. I to pojęcie wtedy, że ta rodzina trzyma się kupy, jest bezpieczna, jest ogarnięta jakby ten i proszę bardzo, to jest tak fantastyczne. Natomiast dziękuję Bozi za talent, który powoduje, że czasami nawet jakby no, z biegu potrafię wejść, coś zagrać, nawet coś zanucić. No a przy tym no, trzeba ciągle też mieć inwencję, co dalej. Co będzie dalej? No dobra, niedługo ma być płyta z Nosprem zagrana SBB, nazwana Z miłości jestem. Bardzo się cieszę. Niedługo mają być też psalmy Dawidowe, którą chcę zrobić z Henkiem Botorem. Cieszę się. Niedługo ma być też tren Kochanowskiego, który jest już prawie gotowy, tylko czekamy na skończenie chóru, który ma zrobić kilka preludiów, ale już nagrany jest sopran, pani Karina Skrzeszowska. Nagrane są organy Katedry Gliwickiej, czyli to są też takie nie do pochytania sprawy. Natomiast wiem też, że będę miał kontakt z Beskidami, dlatego że Zbyszek w Wałach został kustoszem muzeum tamtejszego, który jest w Istebnej, na Andziołówce i wiem, że na pewno coś będziemy razem dziubać. My się przyjaźnimy od lat, jak mówiłem już o sercu Górala i Groń i tak dalej. No, to środowisko jest dla mnie bardzo bliskie, czy Jurek Zawada, który gra z Golcami, czy Piotrek, który jest też tam w tym składzie. Po prostu takie mieszanki to są takie jam session, jakby to sobie nazywamy. Miałem okazję w tym być. Jakoś tak, jak jestem w górach, to mi się Micha śmieje. To bardzo takie... dobrze. Miejmy nadzieję, że pan będzie często w tych górach i że będziemy się widzieć i w Istebnej, i w Koniakowie, i w Ustroniu, i w Cieszynie, i w ogóle na naszym terenie. Tego panu życzę. Zapytam pana na zakończenie jeszcze o spotkanie z Ojcem Świętym. Czy pamięta pan tamten moment? Niesamowita sprawa. Ja byłem tak w szoku, kiedy Ojciec Święty dolatywał do nas na Śląsk i na Muchowcu się widzieliśmy. Ja skomponowałem wtedy kantatę maryjną do słów Romana Brasztetera i poszło to w darach ludu śląskiego. Nie mogłem tam zagrać z różnych powodów, a i tak była straszna burza. No i ten helikopter wylądował, jest Ojciec Święty, my tam są z żonką i z siostrą w błocie. Full ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą, że nad nimi jest jakiś w ogóle huragan. Mm-hmm. Oni są po prostu niesamowita, jest siła wtedy, niesamowita taka determinacja wręcz. Jest Ojciec Święty, my go kochamy. I gdzieś nagle po prostu koniec, Ojciec Święty odchodzi, wsiada do helikoptera i co? I leci mu moja kantata maryjna z głośników. Jakie to uczucie wtedy? No od razu ci się zdaje, że słońce świeci. No tak. No i potem nagle dzwoni do mnie Hanina Frąskowiak i mówi, że możemy zagrać razem w Watykanie. Na wieczorze poezji Ojca Świętego. No to dobrze, no to cały byłem furt. No i byliśmy takim czarterowym samolotem. Wiem, Edyta Wiepert też leciała obok nas, Staszek Sojka. No i wiele aktorów z różnych seriali bardzo znanych. A potem się okazało, że jeszcze ludzie, których normalnie jakby nie spotykałem, tam byli w Watykanie. Cały sznur tego wszystkiego i to się działo, wiesz, jedno po drugim. Zagrałem też z Haliną swoje. Zagrałem też zresztą, niesamowite, bo zagrałem na organach kryształkowych barkę. Bo oni tak chcieli, żebym ja zagrał tą barkę. No organy tam są no, niesamowite. Jak zagrałeś tutti, to ci furgały nogawice po prostu. No, niesamowite. Wiesz, no. Oczywiście ci, wiesz, jak się to mówi, bramkarze trzymali się za pistolety. Wiesz, jak to tak ostro, wiesz, poszło. No ale ja jestem crazy. Potrafiłem sobie w takich sytuacjach jakby, bo teraz raz jesteś w takiej sytuacji. No nie wiadomo, kiedy ja znowu zagram w Auli Piusa. Wiesz, taka no w ogóle sytuacja typu, no, ojeju.
No i wiesz, i po prostu to spotkanie w ogóle było dla mnie fenomenalne. Nagle się okazało, że Ojciec Święty chce się z nami spotkać już. Nie tam na jakiejś tak zwanej audiencji. No to wszyscy, o kurczę, byle. No to dobrze, w rządku stoimy, przyszła moja kolej, no i kurczę, jest, są piękne oczy, piękna twarz, ciepłe ręce. No i trzeba szybko podjąć decyzję, co mówisz. Ja mówię, Piekary Śląskie. On mówi, tak, ja byłem, mówiłem kazania, tak, i w ogóle i tak dalej. No jakby to było krótkie parę zdań, które trzeba było sobie, wiesz, jakby w tym czasie, no i pamiętam to dokładnie. Wtedy też jakby powstał tekst, który on napisał, dostałem go jako wręcz jakaś tam autobiografia. O Panie, przebacz mojej myśli, że nie dość jeszcze miłuję. Ja też zacząłem śpiewać, teraz to nawet śpiewam w dekalogu tak zwanym, który co jakiś czas tam zagrywamy, wspólnie z wieloma muzykami. No także to są takie siły przeróżne, jak widać. Na swój sposób miszmasz. Ale z drugiej strony ja wiem, podobno jak jest tak też to jest dobrze zorganizowane, to są kontrapunkty wszystko, wiesz, takie życiowe. Robisz piękne wspomnienia. Niestety muszę panu przerwać, ponieważ czas programu jest ograniczony. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze łączyć, kiedy już będzie coś wiadomo na temat występów tutaj u nas na terenie Śląska Cieszyńskiego. Naszym gościem był pan Józef Skrzek. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję.